polskie podejście do ochrony przyrody, powtarzam, w mojej opinii, jest podejściem arcyniewłaściwym, nieprawidłowym, i to podejście zrywa z naszymi dobrymi tradycjami polskich przyrodników XVIII, XIX, XX-wiecznych. Weszliśmy w jakiś chory, wie pan, pseudoekologiczny. Ja się mienię polskim przyrodnikiem. Ja jestem wychowany na tej szkole polskich przyrodników, Włodzimierza Puchalskiego, Tytusa Karpowicza i podobnych osób. I tak zresztą moje dzieciństwo i młodość na tym upłynęła. W związku z tym, pierwszą i może też postawiona zasadnicza teza, że to, co jest grzechem pierworodnym, nie zakłada się w ochronie przyrody w Polsce czynnika ludzkiego, antropologicznego, czyli udziału nas, człowieka, jak żeśmy przekształcili naturę, przyrodę. I dzisiaj jest próba wyeliminowania w ogóle w podejściu do ochrony przyrody w obecnej Rzeczpospolitej, wyeliminowania tego czynnika antropologicznego człowieka. No i proszę pana, generalnie mamy potężne eksperymenty, mniejsze lub większe, i w mojej opinii także znakomicie ze skutkiem negatywnym środowisku, negatywnym przyrodzie. I bardzo krótko, w 2000 roku, będąc prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej, moja pierwsza konferencja, którą zorganizowałem, to była konferencja w Białowieży i temat parki narodowe, a rolnictwo i ciągle ta gorąca, czy linia, granica w ogniu. I wie pan, po prostu było rzeczą naturalną, zresztą ucząc się w Technikum Leśnym w Białowieży, no, miałem jakąś tam wiedzę, zresztą mieszkałem w tak zwanym parku dyrekcyjnym, czyli nieopodal tak zwanego rezerwatu ścisłego, no, który często odwiedzałem. W związku z tym, no, i to powtarzam, to są połowa lat 80. W związku z tym, jakąś podstawę do tego miałem, natomiast rzeczą było już naturalną, że po prostu są te problemy, są te może konflikty, może niezrozumienia między rolnictwem a ochroną przyrody. I podzielałbym ten okres od samego początku, uważam, jest dosyć niewłaściwie, tylko z różnym natężeniem podejście, ale podzielałbym ten okres do 2004 roku, czy do wejścia do Unii Europejskiej, i wręcz uważam, że do tego momentu było to dosyć, wie pan, no oczywiście może tak, niedofinansowanie, nieporadność wówczas, ale zdrowe. Doktryna, filozofia tego podejścia moim zdaniem jeszcze kształtowała się na dobrych doświadczeniach polskich przyrodników, tak jak wcześniej nadmieniłem. Natomiast w momencie wejścia do Unii Europejskiej po 2004 roku otworzyły się przed nami duże nowe możliwości, powiedzmy, szczególnie pewnych prac badawczych lub pseudonaukowych, ja niestety określę. Oczywiście w ogóle nie oznacza to, że dyskredytuję środowiska naukowe. Nie, broń Boże. I panie dyrektorze, mówię to z autopsji, z wiedzy, którą przeżyłem, przeszedłem osobiście. I chętnie z Państwem się tym dzielę. Więc w pierwszej kolejności, jak gdyby też zrozumiałem i dużo zawdzięczam dla Fundacji Euronatur, pana Luca Ribę, to właśnie robiliśmy takie wspólne, fajne projekty. Powtarzam, to są lata 2002, 2006-2007 w Parku Narodowym Narwiańskim. To jest część podobnej specyfiki jak Park Biebrzański. Między innymi właśnie ciągle jak gdyby ten czynnik ludzki, antropologiczny uwzględniają. Czyli między innymi tam, że małe serowarnie żeśmy otworzyli, próbowaliśmy przerabiać, paletować tą biomasę, i ja miałem przez to możliwość zapoznania się z ochroną przyrody w modelu niemieckim, modelu austriackim, więc wydaje mi się, że ten, i oczywiście to nie oznacza, że jakąś matrycę bierzemy
bierzemy z zachodu, a wprost przeciwnie, Lutz Ribe przestrzegał mnie, ale także nas wszystkich. Już doświadczenia z tych, szczególnie w zakresie ochrony przyrody, projektów unijnych, właśnie wykorzystywanych między innymi środków z Unii Europejskiej, wiele, wiele mi wniósł, wskazał, bo mając te negatywne doświadczenia, co może się w Polsce, w jakie te ślepe uliczki, a wręcz powiem korupcyjne, możemy wejść, paść. I uważam, że w pełnym zakresie żeśmy no z tym, w tym wypadku patologię, która ujawniała się w innych państwach unijnych, no to myśmy jak najbardziej rozwinęli i do tego jak gdyby dojdziemy. Między innymi wówczas byłem świadkiem, jak, nie będę wymieniał nazwisko bodajże pan Ochrymiuk, kto był prezes jednej, czy tam gdzieś uczestniczył w jakiejś, wie pan, organizacji przyrodniczej lub pseudoprzyrodniczej. Dosyć nieciekawe różnego typu środowiska i wówczas były takie, powstaje, mamy park narodowy, no nie, powstaje, w związku z tym część rolników, właścicieli, niekoniecznie to są rolnicy, właścicieli, to są tereny jakieś zalewowe, nieużytki. Przypominam, to początek lat 2000, ceny jeszcze są dosyć niskie, no straszą jakimś tam wywłaszczeniem. W związku z tym za bodajże kilkaset złotych, 500, 600, 700, 400 nabywało się notarialne na rzecz jakiejś tam organizacji niby przyrodniczej, notarialne prawa własności do danych terenów. No pan rozumie, co się później dzieje. Później dzieją się, są na tą okoliczność dopłaty, następnie różne programy rolno-środowiskowe, badania naukowe, pseudonaukowe i tak dalej. Czyli fantastyczna pożywka do tego, żeby robić sobie pod szyldem chronimy przyrodę, no my Polacy wszyscy bardzo kochamy przyrodę, w związku z tym pięknie, to jest takie sercoszczypajuszcze, niesamowicie i mafia i bandytka niesamowita się rozwija. I to uważam do perfekcji opanowano w Biebrzańskim Parku Narodowym. I teraz tak, ja oczywiście bazując na pewnej matrycy doświadczeń, bardzo poważnie zwrócono się do mnie lata bodajże 2009-2008, a później 2010-2011, jak byłem parlamentarzystą, właśnie na temat tych negatywnych zjawisk. Zresztą sporo spotkań miałem w 2000 właśnie z ludźmi zatroskanymi, byłymi pracownikami, częścią właśnie środowisk przyrodniczych. Oczywiście część może się tam mienić ekologami. Ja powtarzam, nie rozumiem tego, jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej filozofii. Natomiast mówię o tych osobach, które w mojej opinii bardzo zdroworozsądkowo do tego podchodziły. No i oczywiście byłem informowany o szeregu tych negatywnych zjawisk i zdarzeń. No i jednocześnie prowadząc sprawy polityki rolnej na każdym jak gdyby poziomie, no wiedziałem, jakie są przecież możliwości, tak? A szczególnie związane z systemem różnego subwencji, dotacji. I to świetnie połączono. Połączono pseudoochronę przyrody z użytkowaniem rolniczym. No i powtarzam, tą patologię do perfekcji dopracowano tutaj i idziemy na skróty. W roku, no oczywiście tutaj bardzo powiem też politycznie, żeby było jasne. Znakomita większość tych negatywnych zjawisk, powiedzmy, kochani panie redaktorze, to są lata właśnie 2008-2009, niekoniecznie wiąże to z nową wówczas władzą Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to dosyć, szczególnie Polskie Stronnictwo Ludowe, jak pan wie, dosyć działacze różnego typu, bardzo sprawni o poważnym pociągu finansowym, w związku z tym
w związku z tym no, wykorzystali, akurat jest władza, ale z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, kochani, 2004 rok, wchodzimy do Unii Europejskiej, więc całe towarzystwo uczyło się jak kraść. Ja uczyło się jak kraść i to chyba będzie najlepsze określenie tego zjawiska. No i no, wiadomo, więc nic się nie da zrobić, no jest określony układ, klika, władza. W związku z tym czekam na zmianę władz, moich rozmówców i w ogóle gdziekolwiek tylko, no proszę po prostu, kochani, przyjdzie jakaś normalna władza, w tym wypadku mówię o Prawie Sprawiedliwości, które w tym okresie reprezentowałem, i po prostu to naprawimy. No nie, no trzeba będzie z tym skończyć. I dając jak gdyby w tym zakresie i słowo, jednocześnie proszę mi wierzyć, że kwestia, oczywiście byłem zaangażowany w Białowieski Park Narodowy, ale no szczerze mówiąc, bardzo sporą wiedzę miałem i wykazywałem zaangażowanie właśnie w Wybrzańskim Parku Narodowym, z którym, no powtarzam, wcześniej mnie jak gdyby nic nie łączyło, ale uważałem, że tu się sporo ogniskuje. Jeszcze przypomnę problemy także w Igielskim swego czasu Parku Narodowym, no ale właśnie na linii rolnicy, lokalni mieszkańcy, ale tam uważam, że w pewnym momencie nawet osiągnięto sukces. Ja mówię o Wigielskim Parku Narodowym. No i uważam, że sporo rozwiązań na tej linii z korzyścią dla ochrony przyrody należałoby brać w dalszym ciągu z Wigielskiego Parku Narodowego. Ale wracamy tutaj. No, w związku z tym jest rok 2016. Ja jestem w miarę jakieś tam Mam nadzieję, tym bardziej, że pan profesor Jan Szyszko zostaje ministrem, z którym byliśmy, no, oczywiście to jest wielki szacunek, starszy kolega i tak dalej, ale w bardzo, bardzo dobrych relacjach, stosunkach, zresztą nie ukrywam, że szanował moją osobę i zdanie, które moje poglądy na wspólne nasze sprawy. I więc, zresztą w materiale o tym mówię, no ja się wówczas zwróciłem do pana profesora właśnie z informacjami o tym, no jak bardzo źle się dzieje w Biebrzańskim Parku Narodowym, także z punktu widzenia różnych tam, no tak naprawdę zwróćmy uwagę, że cokolwiek ta patologia, cokolwiek złe jakieś mechanizmy, no czynią to ludzie, tak? No prawo jakie jest prawo, natomiast ludzie, określone persony, i więc tam było potrzeba przerwania tego, zmian. Prosiłem także żeby zajęła się, to znaczy przez pana profesora i szereg różnych innych osób, Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo materiałów jest tam dosyć dużo na działania, tym bardziej, że chciałem się wywiązać w stosunku do ludzi, z którymi się, fantastyczni ludzie, ja już dzisiaj nie kojarzę ich i nazwisk, natomiast wieczorami żeśmy się spotykali, no i mówili mi o tym, jak to źle wygląda i że po prostu należy to przerwać. No natomiast niestety, w mojej opinii, pan profesor został przez swoich tam tych wiceministrów różnych tam totalnie ograny. I to nie jest kwestia usprawiedliwiania. Ja rozumiem, że ponosi odpowiedzialność konstytucyjną, ale ja rozumiem uwarunkowania. Jestem człowiekiem, który rozumie także administrowanie władzę tą rządową i jestem w stanie sobie wyobrazić, jak z pewnej matni trudno się wyrwać. I no niestety żadnych działań nie podjął. Nie ukrywam, że w mojej opinii był to dla mnie osobisty asumpt do zerwania stosunku współpracy z panem ministrem, z panem profesorem, bo uważałem, że zresztą to oczywiście nie jedyna przyczyna, ale ta była dla mnie ważącą, niezajęcie się tak istotnymi sprawami, jakie się dzieją w Biebrzańskim Parku Narodowym.
Aczkolwiek, no, to nie jest tak, że tam organy nie podejmowały żadnych działań. Wiem, że są prowadzone postępowania i Centralne Biuro Antykorupcyjne interesowało się, moim zdaniem, wycionkowymi pewnymi kwestiami. No natomiast władza, jako opisze Prawo i Sprawiedliwość w tym wypadku w stosunku do Parku Biebrzańskiego, ale także do patologii w samym podejściu innych parków. Po prostu weszła obecna władza w te same tory, wpasowała się, no po prostu korzyści płyną, a z wielką niekorzyścią dla ochrony przyrody i tego wszystkiego. I teraz idziemy do bardzo konkretnych zdarzeń, zjawisk i tych mechanizmów. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o Biebrzański Park Narodowy, trzeba zwrócić uwagę na strukturę powierzchni, kategorii użytkowania oraz własności. Przypominam, że tam jest w granicach około 30 tysięcy bodajże przypominam, że to prawie 60 tysięcy hektarów w ogóle powierzchnia, bodajże też 50-60 tysięcy, tak zwana otulina parku, gdzie są bardzo określone rygory i tak dalej. I jednocześnie no, też można robić ciekawe lub nieciekawe rzeczy. 30 bodajże tysięcy, czy powyżej 30 tysięcy jest to własność Skarbu Państwa, czyli w użytkowaniu. Znaczna część, tam są grunty też wykupione przez park. I spora część to są grunty tak zwane prywatne. I w użytkowaniu rolniczym tych gruntów, zarówno tam niewielkim chyba, niewielkie są orne, tam bodajże w użytkowaniu rolniczym 3-3,5 tysiąca jest powierzchnia Skarbu Państwa, natomiast około 12 tysięcy jest to powierzchnia tak zwana prywatna, z czego znakomita większość, 90%, to są tak zwane łąki i pastwiska. Przypominam, że kochani, że te grunty, i sporo jest tak zwanych nieużytków. I nieużytków jest w granicach 17 tysięcy Skarbu Państwa i około 7 tysięcy gruntów prywatnych. I przypominam, że do tych gruntów użytkowanych rolniczo są także przypisane dopłaty, subwencje rolnicze, te obszarowe, no ale także należy zwrócić uwagę, że różnego typu rolno-środowiskowe plus programy różnego typu badawcze i tak dalej. Więc kochani, idzie spore środki finansowe, spora kasa nasza, publiczna, idzie, no powiedzmy, w mojej opinii zupełnie jest marnotrawiona, korupcjogenne są tam działania i to zdecydowanie, ale panie redaktorze, nie pan, nie ja, jesteśmy od tego, żeby udowodnić. My dajemy pewne wskazówki, a organy nie kryć to powinny, a winny się tym zająć. I teraz tam jest ciekawy mechanizm. Wyobraźmy sobie, panie redaktorze, że ktoś jest pracownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tak? Mamy wgląd w wszystkie działki ewidencyjne. Wyobraźmy sobie, że mamy pewne działki, do których właściciele nie zgłaszają dopłat, tak? I pracownicy ARMiR-u o tym mają wiedzę. Mają. Nie da się ukryć. No i wykorzystują tą wiedzę. W związku z tym przekazują zestaw działek, gdzie nie zgłoszono dopłat. Zgłasza się do właściciela odpowiednia osoba, która wydzierżawia. Tam rolnicy mi się zgłaszali, dostawali 100, 200, 300, tak przeważnie 300 zł, no a różnego typu dobrze poinformowani, no można sobie powiedzieć, przedsiębiorczy jestem. No tego typu złodziejska przedsiębiorczość, nie wiem, czy można ją tak określić, no nie? Więc i te osoby, wykorzystując, powtarzam, wszelkiego te możliwości, łamiąc prawo w sposób zdecydowany, bo te informacje nie powinny być tak przekazywane, zgłaszały to na dopłaty, tak? Czyli ostra kasa plus, moim zdaniem, znaczna część tak zwanych nieużytków mogła figurować. Apogeum tego procesu, w mojej opinii,
To są lata 2001, 13, 15, może 16, później jak zaczęło być głośno, zaczęliśmy naciskać trochę tam główne firmy, bo tam wiem, że były prowadzone postępowania prokuratorskie. Nie znam wyniku, prawdopodobnie tak jak to w Polsce, no przykrócił się ten interes. Wiem, że nawet Armil zalega dla części spółek tych podmiotów ze znacznymi pieniążkami, nawet chyba w wielkości milionowej, no nie, nawet kilku czy kilkunastu milionów, nie w tym rzecz. Tutaj potworzyły się takie dosyć ciekawe, powiązane z światem polityki, pseudobiznesu, oczywiście przedsięwzięcia, firmy, które wydzierżawiają. Prawa tam jest bodajże 5, umowa do tych gruntów, zresztą to są oficjalne przetargi, one były, są i podchodzą te różnego typu spółki, firmy, tam spore powierzchnie sobie wydzierżawiają, niby warszawskie, ale sporo osób tutaj jest także tych miejscowych, podlaskich, które są znane są w środowisku, no i zaczęły tworzyć się fajne interesy. I teraz tak, do czego zobowiązuje dzierżawa? Tychżeż, oprócz tego mechanizmu, który wyłudzania z Armiru, tak, tego mechanizmu, moim zdaniem, no tam nie było kontroli, więc mam wątpliwości co do wszelkich tych programów, mechanizmu też różnego typu projektów, powtarzam, pseudonaukowych, no gdzie była potrzebna powierzchnia, etc., etc., i też przerabiano różnego typu unijne środki i nie tylko, na pewno i także składem krajowym, czy część krajowych. Natomiast idźmy teraz do tych dzierżaw. No, dzierżawy bardzo są precyzyjne. O co chodzi? Chodzi o to, żeby to, co jest prawdziwą przyczyną dramatu, który wydarzył się w tym parku, ale także się wydarzy, bo musi, w tych uwarunkowaniach, powiedzmy, związanych z hydrologią i po prostu klimatycznymi zjawiskami. Więc te spółki, czy podmioty, czy prywatne podmioty, to nie ma znaczenia, zobowiązują się do dzierżawy i wykoszenia między lipcem a listopadem. Oczywiście tam są tacy konserwatorzy w poszczególnych parkach narodowych, obszarów, rejonów, obiektów, tu wszystko jest uzgadniane, no ale wie pan, Polacy się tacy nieciekawi potrafią porozumiewać. No i wszystko jest no, w takim powiedzmy porozumieniu. Tą biomasę trzeba wykosić, zagospodarować. Zagospodarować to nie znaczy, że spalić, zutylizować, wrzucić do tych rowów, a niejednokrotnie rowy czy rzeki, czy rzeczki zapchane tą biomasą, zapchane, bo nie wiedzieli co zrobić. Bo myśmy się nie dopracowali tego systemu właśnie przerabiania biomasy. To jest fantastyczne na ten pelet, czyli tam zresztą szereg możliwości. Jak współpracowałem z Fundacją Euratur, znając doświadczenia niemieckie, uważam, że to wszystko było do zrobienia. No ale takie czasy, tacy ludzie. Ja dzisiaj mogę to tylko oceniać. Więc tych warunków nie przestrzegano. Nie przestrzegano, no, więc cała ta patologia przymykała oczy. Powtarzam, było to za poprzedniej władzy, także za tej obecnej. Jeszcze taki proceder następował, że w tym właśnie okresie, bo wiadomo, kończą się już lęgi i żeby te zjawisko, powiedzmy, źle użytkowanych, niezgodnie z prawem, czy łamiąc umowy dzierżawne, po prostu, jeśli było poziomy wód, a jeszcze kilka lat temu wstecz były, po prostu zalewano, tak? Zalewano, no woda zaleje, wszystko, nic tam nie widać i tak dalej. Ale trzeba zwrócić uwagę, że tego się rok do roku ta patologia działa, więc tego się mocno nagromadziło. Zresztą różnego typu procesy nastąpiły, które no po prostu natura sama się broni, tak? W związku z tym szereg po prostu
wystąpiło procesów, które są zarzewiem tego, co się stało. Teraz, kto podpalił, może to powiem, kto podpalił Park Biebrzański? Kto podpalił? Bo kto mógł zniecić jakieś zarzewie, może rozstrzygnijmy to. Mógł to ktoś oczywiście nieumyślnie gdzieś tam, załóżmy, wypalał trawę. Uważam, że jest to w jakiś sposób prawdopodobne. Proszę Państwa, proszę Panie redaktorze, dzisiaj w tej sytuacji każdy przejazd ciągnikiem gdzieś w pobliżu, samochodem, iskra, ja zrobiłem eksperyment. Butelka rozbita. 3 godziny. Wystarczyło? Na słońcu słowo honoru zrobiłem? W odpowiednim eksperymencie. Stara wiedza, no nic odkrywczego. Zresztą jakieś tam w zakresie pożarnictwa jako leśnik się uczyłem. W związku z tym, dokładnie, od jakiegoś rozbitego szkła. Szereg jest różnego typu możliwości. I teraz, co mnie przeraża, dyrektor Parku Narodowego ogłasza nagrodę, bodajże 10 tysięcy, żeby wskazać sprawcę, kto podpalił Biebrzański Park Narodowy. Biebrzański Park Narodowy podpaliła ta nieodpowiedzialność tych ludzi. W pierwszej kolejności Biebrzański Park Narodowy, niegospodarność, głupota, korupcja. Tak naprawdę, panie redaktorze, jest rada naukowa. Ja nie mówię tylko już teraz o dyrekcji, pracownikach, jest rada naukowa. No w Radzie Naukowej zasiadają, zresztą znani mi skądinąd część zacnych person. Ja też wspomnę, że w bodajże rok 2006, tak, byłem w zespole prezydenckim, w świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powołał zespół prezydencki do przygotowania takiego super. I przygotowaliśmy przez kilka miesięcy kompleksowego programu ochrony Puszczy Białowieskiej. Oczywiście on poszedł do biurka, nie interesował tamtej władzy, PO-PSL i pisowskiej później. Zresztą kilka razy się domagałem, prosiłem, że skoro do testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego się odwołujecie, no sięgnijcie po to. Nie, nikogo to nie interesowało. Właśnie to było sporo też w duchu właśnie takiej dobrej polskiej tradycji przyrodników. I część osób, która znajduje się w Radzie Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego, zresztą część osób to jest tak, że chyba oni w każdej radzie tych parków są, nie wiem, mają czas, nie wiem po co zresztą są. Ja negatywnie nie oceniam, ale to są poważni ludzie niejednokrotnie i zadaję pytanie, co oni robili? Co robi Rada Naukowa? Z tym, że bardzo ważne i to są doświadczenia innych państw. Ja w tej Radzie Naukowej, teraz bodajże chyba w 19 roku, został powołany jeden z wicemarszałków, który był podlaskiego, który był nawet wójtem. No dziwię się, że ten człowiek się nie zorientował. To praktyk? No chyba, że szuka tam innej praktyki. To jest jak gdyby inna, to jest dramat. Tego typu rady naukowe naprawdę powinniśmy prosić, oprócz zacnych person, Z tym początkiem profesor, etc., etc., ale ludzi, którzy mają wiedzę, kompetencje i pewne umiejętności, tak? A szczególnie, jeśli znakomita część takiego parku, jak Park Biebrzański, to są problemy związane z rolnictwem, to ja naprawdę jestem przerażony, że nie ma tam sensu stricte samorządowców, rolników. Ale panie redaktorze, to także może nawet przedstawicieli naszej prasy rolniczej. Autentycznie, kochani, mówię, szeroko rozumianych naszych środowisk. No, czy parki narodowe są enklawą jakichś ludzi, którzy sobie coś zawłaszczyli i tak dalej i posiedli wiedzę na mądrości natury? No, na miły Bóg. No i jest to szereg właśnie z tych problemów. I teraz tak. W związku z tym nagromadzenie takich ilości, ta niegospodarność, to niedopatrzenie, te błędy, czasami zawinione, czasami nie, pazerność, ta finansowa pazerność spowodowała, że już taki, no oczywiście bierzemy pod uwagę kolejne lata akumulacji suszy, no niestety tej suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej, która bardzo, przypominam, że znaczna część to są
potężne pokłady torfowe. W związku z tym mamy tam różnego typu procesy trwałe, które zachodzą, no i powodują bardzo niekorzystne otoczenie dla tego parku. W związku z tym powinniśmy zmienić totalnie filozofię zarządzania w tym parku. I jeśli można jeszcze jednym tchem dodać, na czym to polega? Czyli ponownie wrócę się. Czynnik antropologiczny. Kiedy park był świetny, kwitł, kiedy ptaki, zwierzęta czuły się tam najlepiej. Kochani, wówczas, gdy była tam działalność, gdy była działalność człowieka, bo były to, oczywiście w tym swoim zakresie, ja mówię o tych latach 20, 30, 40 lat wstecz. Przemyślana, rozsądna ta działalność człowieka. Ja nie mówię tu o bezsensownych melioracjach, etc., etc. No, nie w tym rzecz. Bo ja rozumiem, że ktokolwiek by nas słuchał, czytał, to musi też, żebyśmy nie popadali w jakąś demagogię. W związku z tym, dzisiaj wyeliminowanie. Człowiek, rolnik, miejscowi są intruzami Parku Biebrzańskim, częściowo, nie chcę wymieniać pozostałych parków, ale częściowo także w innych parkach, ale wybitnie w Parku Biebrzańskim. Rolnik, rolnictwo to jest intruz, a to jest najlepszy obrońca właśnie przyrody i uczestnik całego procesu natury i przyrody. Zresztą świetnie to się przy tak zwanym ASF-ie ujawniło. I wówczas to jest taki fajny, wspaniały rolnik, Darek Ciochanowski. Naprawdę, i ja mu też osobiście bardzo dużo zawdzięczam. Człowiek, który ostro, twardo, w sposób zdecydowany walczył o swoje prawa. O swoje prawa obywatelskie, rolnicze, ale z wielką miłością właśnie do środowiska, do przyrody, do jego dziedzictwa. I on to rozumie. Park Narodowy jest własnością nas wszystkich Polaków, ale szczególnie tych naszych lokalnych, regionalnych środowisk. I teraz oprócz wielu przykładów, o których można mówić, no jak to jest możliwe? Ja sam podejmowałem interwencję u pana już obecnego dyrektora, który był poprzednio wicedyrektorem i tak dalej. To jest potężne nieszczęście, coś takiego. Tam należało dokonać poważnych, głębokich zmian personalnych, a nie utrzymywać ten stan rzeczy. No ale cóż, władza zrobiła jak zrobiła. Podejmowałem interwencję, bo dajże w suszy, mamy kolejne lata, więc już nie pamiętam, rok, dwa lata wstecz, o to, żeby w odpowiednim momencie, panie redaktorze, nie szkodząc środowisku, dać tym rolnikom możliwość wykoszenia tych łąk, traw. Oni tam miejscowi wiedzieli, co jak. Nie procedura, kochani, procedura i tak dalej. Czy, no, ja nie chcę tutaj nic więcej upatrywać, ale to dramat. Dramat, jeśli chodzi o... To była moja jedyna interwencja, bo uważałem, że naprawdę już nie ma tu z kim rozmawiać. I szczerze mówiąc, ja zupełnie nie wierzę przy tego typu władzy podejściu. Oczywiście zrobi się trochę szum, troszeczkę może to już się ukróciły pewne procesy, natomiast to po prostu gnije gorzej niż to otoczenie, które dzisiaj spowodowało ten pożar. Nagromadzenie tej masy spowodował pożar, ale też powiem bardzo rzecz przewrotną i kontrowersyjną. Ten pożar w ten sposób broni się natura, środowisko, przyroda się broni. Przyroda nie może już tego ścierpieć. Więc w tym rozumieniu, z punktu widzenia przyrody, jest zbawienny. 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 Oczywiście... I teraz jeszcze jest istotna tutaj rola. Więc ja zwracałem się do wielu, wielu polityków, no nie? Więc obozu posłów, parlamentarzystów, obozu rządzącego, między innymi lokalny poseł, pan zresztą znany mi, Kazio Gwiazdowski, on wie o tym, wiedział. Prosiliśmy osobiście, prosiłem, no człowieku, to twoja ojczyzna, twoja ziemia, twoi ludzie, tak? Interweniuj. Niestety nie było. Teraz są jakieś tam dziwne powiązania pewnej frakcji pisowskiej, tej wewnętrznej, chyba związanej z panem ministrem Ziobro, który tam są nawet dziś
parlamentarzystka bodajże, parlamentarzyści i wiem, że gdzieś tam rodzina prowadzi właśnie jakieś związki, jakieś firmy. Ja, proszę Państwa, nie jestem od prokuratury, naprawdę nie mam czasu chodzić, zeznawać. Zresztą podobna sytuacja, podobnej patologii jest nie w Biebrzańskim, tylko Bielmleku. To jest taka spółka mleczarska, Biebrzański, Bielmlek. Ale mechanizmy mi tu są naprawdę zupełnie podobne, aczkolwiek skala w Biebrzańskim jest znacznie wyższa. Tam jest z kolei też z różnych jakichś tych reżimowych, rządowych mediów słyszałem, że tam grozi za podpalenie kara do lat 10. Nie, nie, kochanie. Nie, ja dożywocie proponuję. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek w więzieniu siedział. Ja bym chciał, żeby ci winni tego stanu rzeczy naprawdę wzięli łopaty, kosy i do końca swego życia, jak Pan Bóg przykazał, odpracowali te grzechy, które tam zostały popełnione. Ale jak gdyby też konkludując, jeśli nie będzie współpracy z lokalną społecznością, samorządami, a szczególnie rolnikami, nigdy nie ochronimy przyrody. I podam jeden bardzo istotny, panie redaktorze, można wiele, ale taki przykład. Teraz ostatnio pan minister Ranowski bardzo się mocno roześmiał. Jestem w stanie to zrozumieć, że jedna ze spółdzielni, zresztą blisko Biebrzańskiego Parku Narodowego, sprowadza mleko ekologiczne, kochani, z Litwy. No, naprawdę ja też tego nie rozumiem, ale no, nieważne. I teraz, kochani, powiedzcie mi, mleko ekologiczne podobno po 6 czy 7 zł za litr później nam sprzedaje. To mleko, tak przy okazji, nie chcę tego oceniać. I kochani, zwróćcie uwagę, takie powierzchnie, 12 tysięcy tego, no gdzieś na i nieużytki te tak zwane, szczególnie nieużytki, bo nic tak lepiej. Jak właśnie, myśmy tam projekt koników polskich bodajże swego czasu w Biebrzańskim robili i nie tylko w tym parku, oczywiście nic tam nie wyszło i to nie dlatego, że koniki zawiodły, tylko niestety zawiódł czynnik personalny, czynnik ludzki. Natomiast tam jest, kochani, istotne, że gdyby można było i właśnie wówczas, gdy tam były krowy, konie, owce, kilkadziesiąt lat temu, tam wszelkiego typu od batalionów bojowników zaczynając ptactwo miało możliwości gniazdowania, miało możliwości żeru i tak dalej. Jak gdzie dzisiaj ten ptak tam usiądzie? W tej zesłej trzcinie, tak? Którą, broń Boże, jeżeli tam gdzieś wlezie, no to on nawet tych piór, przecież skrzydeł nierozwinionych, ma jak naturalną sieć. To już oczywiście w metaforze pewnej. W związku z tym, na przykład idąc w tym projekcie, gdyby te krowy autentycznie, bo takie jest mleko, co krowa nam zjada, tak? Oczywiście ona mi wydajności dziennej niech da kilkanaście litrów, tak? Niech da, ale to jest tak fantastyczne, że jeżeli ktoś chce tego naturalnego mleka, ja nie nazywam ekologiczne, uważam, że to są przekręty wszelkiego typu, ale naturalne mleko, kochani, tylko proszę temu rolnikowi zapłacić 3 zł za litr, bez problemu, skoro znasz się, zdziera konsumentów takie, a nie inne kwoty, w związku z tym nie ma problemu, proszę mi wierzyć. Rolnicy będą hodować, ja jestem w stanie, krowy, konie nauczymy, na gwizd one przyjdą nam z powrotem. Wiem, o czym mówię, bo się na tym znam, ale i teraz tak, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, jakie potężne pieniądze są zmarnowane różnego typu. Gdybyśmy dzisiaj robili te racjonalne projekty, które faktycznie służą ochronie przyrody i służą człowiekowi, służą społeczeństwu i nam wszystkim obywatelom jako podatnikom, zatroskanym, zresztą teraz widać było przy tym pożarze, no to oczywiście odnieślibyśmy korzyść. I jeszcze do pożaru, no jako wójt gminy też i prowadziłem ochotnicze straże pożarne, jakoś tam wiedzę także mam. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, prawie 6 tysięcy hektarów, gdzie się pożar zatrzymał. To jest pożar oczywiście, który znakomity, ja nie wiem ile powierzchni leśnej, ale tam chyba niewielkie, gdzie się zatrzymał. Na linii Biebrzy, na linii poszczególnych dopływów, rowów i tak dalej. Bo to nie jest do opanowania w tej skali, w tej masie. Natomiast wielką rolą tych ludzi, strażaków i pozostałych osób było to, żeby dopatrzeć, by zarzewia kolejne nie, i
ten front po prostu, co miało się wypalić, to i tak się wypaliło. Natomiast naszym zadaniem było to dopilnować, żeby oczywiście obszar front się nie przesunął dalej i po prostu dogasić. Dogasić już, no to co, szczerze mówiąc, i tak się samo miało wypalić i wypali jak to w naturze. Rozumiem. Ja miałem na pewno jeszcze takie pytanie, bo to, co mi pan powiedział, wspaniale koresponduje z tym, o co zamierzałem pana zapytać. Natomiast miałbym jeszcze taką prośbę o radę na przyszłość. Co można by i zrobić, żeby mimo wszystko jakoś próbować tej sytuację poprawić? Częściowo już mi pan odpowiedział. Człowiek myślący, mądry, który ingeruje w ten ekosystem, ale na zasadzie zrównoważonej, przemyślanej interwencji. To jest, ja myślę, część odpowiedzi. Natomiast pytanie moje, co można zrobić, jakie kroki podjąć, to gdyby pan na przykład pragnął się zaangażować w sprawę, co by pan zrobił w tej sytuacji, żeby jakoś tutaj szybko i można powiedzieć mocno pomóc w tej sytuacji? Znaczy, tak. W pierwszej kolejności to trzeba mieć wagę rozeznania problemu. Uważam, że osoby, tak, znakomita większość personalnie osób, które dzisiaj doprowadziły do tego stanu rzeczy, winny być w trybie natychmiastowym oddalone. Ja mówię nie tylko bezpośrednio zarządzającej, ja także mówię o Radzie Naukowej i tak dalej, bo to jest coś, co przyczyniło się do tego stanu rzeczy, więc natomiast prawda jest taka, że mamy wspaniałych naukowców, wspaniałą szkołę i po prostu wiemy, jak to zrobić, ale w znakomitej większości, powiedzmy sobie szczerze, przeszkadza polityka. Polityka i politycy, tak? Czyli szczerze mówiąc, no niestety, co osobiście sądzę, przy takim podejściu władzy, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, bardzo cynicznym, przestępczym, ale także bez, powiedzmy, faktycznie tej miłości do... Ja mówię tutaj już bezpośrednio o jak gdyby resorcie te środowiska w takiej, zresztą jak swego czasu był pan Henio Kowalczyk, minister ochrony środowiska, to ja już jestem w stanie w każde dno uwierzyć. W związku z tym ja go nazwałem właśnie swego czasu i publicznie złym pastuchem, bo dobry pastuch to, i to było bardzo konkretnie przy sprawie, problemie właśnie czarnego zwierza, czyli dzików i ASF-u. I po prostu, że ktoś nie dba o swoje dobro, swój majątek i powoduje straty, szkody wyrządzane w tym wypadku rolnikom, a odpowiada przez załowiectwo, to jest po prostu zły pastuch i tak dalej. No niestety mamy dzisiaj do czynienia z tym samym zjawiskiem, więc ja nie wierzę, że przy tego... I nie chodzi mi o PiS, bo powtarzam, czy PiS, czy PO, PSL, to jest to samo. Przy tego typu podejściu polityków lub może nadmiernej roli polityków, nadmiernej roli wpływie polityków właśnie na, zresztą nie tylko w tej dziedzinie naszego życia społeczno-gospodarczego, no niewiele się da zrobić, natomiast nie oznacza to. Opinia publiczna powinna poznać prawdę i rozumiem, panie doktorze, że rozmawiamy w tym kierunku, a my powinniśmy znaleźć faktycznych sprawców, kto podpalił Biebrzę. Jest bardzo dobrze. Jak mi brzmią te bo w radio usłyszałem słowa dyrektora, kto podpalił Biebrzę, tak, kto podpalił Biebrzę. Więc nagrodę należy dać właśnie tym wszystkim, panu redaktorowi i podobnym osobom, które dociekają prawdy, które chcą pokazać autentyczne przyczyny i mam nadzieję, bo nie dotyczy to tylko Biebrzy, dotyczy podobnie innych parków narodowych, że zaczniemy dzisiaj po tym dramacie, który dotknął Biebrzański Park Narodowy, zaczniemy po prostu powoli to naprawiać i się zmieniać. No, oczywiście, rozumiem. Dobrze,
Wie pan co, ja miałbym wielką prośbę, bo bardzo mi zależy na rzetelności mojego przekazu, to jest oczywiste. Gdyby pan zechciał mi wskazać adres mailowy, taki dobry, pod którym pan funkcjonuje, ja z przyjemnością te rzeczy, które od pana usłyszałem, jutro sobie usiądę z rana i będę spisywał i chętnie bym panu przysłał tak, do autoryzacji. Tak, panie redaktorze, tak się stanie, wyślę to SMS-em. O, świetnie, wspaniale. Dobrze, dobrze. To w takim, ja bardzo panu serdecznie dziękuję, bo powiem tak, to była doskonała odpowiedź na to, co mnie interesowało, ale też wielki to dla mnie zaszczyt, ponieważ mam wrażenie, że wysłuchałem mini wykładu o tych właśnie sprawach. Także bardzo jestem panu. Jestem wierzy. Tylko skromnym technikiem leśnikiem. No i rolnikiem. Proszę pana. Tak jest. Gdyby wszyscy byli tacy, to byśmy zupełnie na innym poziomie funkcjonowali. To bardzo pana proszę o przesłanie mailem, tutaj SMS-em maila, a ja jutro sobie usiądę nad tematem i spiszę i pozwolę sobie bezzwłocznie do pana przesłać do autoryzacji. Bardzo dziękuję. Miło panie redaktorze. Bardzo się cieszę. Moje uszanowanie.